Piątek, koniec tygodnia, nadchodzi weekend, ale jak to często bywa u nas w Polsce, weekend to pogorszenie pogody. Tym razem to pogorszenie będzie zdecydowanie większe, ponieważ mamy głęboki niż, który napędzany prądem strumieniowym zbliża się w kierunku granic Polski. Już w momencie nagrywania tego artykułu nad zachodnią Polską mamy już ciepły front związany właśnie z tym niżem. Ale najpierw to, co widzimy na zdjęciu, jest to huragan Eunice, bądź burza Eunice, bądź orkan Eunice, który dokładnie rok temu o tej samej porze spustoszył w wybrzeża Stanów, w Wielkiej Brytanii, gdzie odnotowano naprawdę konkretne prędkości wiatru, tam do 192 km na godzinę. Tym razem porywy powinny być i będą raczej słabsze. I to jest dobra informacja, ale wróćmy i sprawdźmy, jak to będzie wyglądało na modelach numerycznych. Zacząć należy właśnie od prądu strumieniowego, ponieważ on napędza nam te niże. I są produkty, które pozwalają pokazać i wyprognozować kierunek, przemieszczanie się i siłę prądu strumieniowego. Tu widzimy odczyt na dzień dzisiejszy. Im bardziej kolor jest czerwony, tym prędkość wiatru jest szybsza. I to oznacza, że nad tym miejscem wieje prąd strumieniowy. I tu bardzo dobrze widzimy, że jego kierunek to Polska. Polska północno-zachodnia oraz Morze Bałtyckie. I przede wszystkim bardzo silne porywy tego jetu strumieniowego, tego prądu strumieniowego, czyli jet streamu, są w okolicach Morza Północnego. No i gdzie mamy centrum niżu Ulf, który został już określony mianem burzy Otto bądź orkanu Otto, właśnie nad Morzem Północnym. Tutaj naniosłem na zdjęcie satelitarne układ frontów atmosferycznych. No i mamy front okluzji zaznaczony na różowo, front ciepły zaznaczony na czerwono oraz front chłodny zaznaczony na niebiesko. Między frontami ciepłym a chłodnym mamy ciepły sektor powietrza, który już w tym momencie jest nad Polską Zachodnią i on w pierwszej kolejności przemieszcza się nad terytorium Polski i zanim pod takim większym skosem pędzi front chłodny. Pędzi dlatego, ponieważ on przemieszcza się szybciej niż front ciepły i doganiając front ciepły tworzy front okluzji, czyli łączy się. No ale tutaj jeszcze tego wypełnienia nie ma, więc będziemy mieli i sektor ciepły, i sektor chłodny, dwa fronty. Front ciepły, który będzie spokojniejszy i front chłodny, który przyniesie silne porywy wiatru oraz niebezpieczne zjawiska pogodowe. Zanim jednak przejdziemy do naszej prognozy i do ostrzeżeń IMGW, na początku sprawdźmy sobie modele numeryczne. Zaczniemy od amerykańskiego modelu GFS i tutaj mamy przede wszystkim najsilniejsze prognozowane porywy wiatru nad otwartym Bałtykiem do 122 km na godzinę, a nawet i więcej. Na wybrzeżu linia brzegowa 110-115 km w porywie. Województwo zachodniopomorskie oraz pomorskie do 90 bądź 100 km na godzinę, lokalnie więcej. Im bardziej na południe, tym te porywy wiatru oraz wiatr średni będą niższe. W Polsce centralnej 100 km na godzinę maksymalnie, a w Polsce południowej 80 bądź 75 km na godzinę. Ale te prędkości mogą zostać podbite przez komórki konwekcyjne, które będą przemieszczały się na froncie bądź za frontem chłodnym. One lokalnie mogą przynieść zdecydowanie silniejsze porywy wiatru, ale o tym porozmawiamy za chwilę. Przejdźmy do kolejnego modelu. A tym modelem będzie ECMWF. I tutaj mam dwa odczyty na godzinę 18 w piątek, gdzie będziemy widzieli silne porywy wiatru nad Morzem Bałtyckim oraz na wybrzeżu, tam do 100-110 km na godzinę. Nad Polską Północną 80-90 km na godzinę, a nad Polską Południową najsłabszy wiatr, bo do 60 km na godzinę. No i tutaj w drugiej części nocy sytuacja pogodowa zdecydowanie inaczej wygląda niż w modelu GFS, ponieważ bardzo silne porywy wiatru przemieszczą się nad Polskę północno-wschodnią i ogólnie wschodnią, tam w porywach do 100 km na godzinę. Model ICON-EU, tutaj bardziej spokojniej, na wybrzeżu
oraz nad Bałtykiem do 110-120 km na godzinę. Silniejsze porywy wiatru również w górach. W Polsce północnej do 80 bądź 90 km na godzinę. W Polsce centralnej do 70 bądź 80 km na godzinę. Zobaczmy sobie jeszcze model UM i ten model widzi najsilniejsze porywy wiatrów w województwach północno-zachodnich, szczególnie północ województwa zachodniopomorskiego i północ województwa pomorskiego, tam do 110 bądź 120 km na godzinę. W Polsce północnej strefa wiatru może osiągnąć porywy do 100-105 km na godzinę. W Polsce centralnej 80 do 90 km na godzinę i ten model dobrze widzi strefę konwekcyjną, w której porywy wiatru będą silniejsze. Biorąc pod uwagę modele numeryczne oraz wiele czynników, my tutaj wraz z Martą wydaliśmy prognozę, w której najsilniejsze porywy wiatru będą spodziewane nad samym Bałtykiem do 120, w porywach do 130 km na godzinę. Oczywiście sztorm, 12 stopni w skali Beauforta. Na wybrzeżu do 110 bądź 120 km w porywie. Bardzo niebezpieczna sytuacja. Tam przede wszystkim trzeba zabezpieczyć swoje mienie i przygotować się na dzień bądź dwa bez energii elektrycznej. Troszkę bardziej na południe, 50, 60, 70 km od wybrzeża, ten wiatr troszeczkę będzie słabszy. Tam w porywach do 110 km na godzinę, ale przeważnie delikatnie będzie tam 90 bądź 100 km na godzinę. Polska północna ogólnie poza wybrzeżem to w porywach do 100 km na godzinę bądź 90 km na godzinę. Generalnie jest tak, że im bardziej kierujemy się na południe, tym te porywy będą słabsze. I tak województwo łódzkie 75-85 km na godzinę, a najsłabiej będzie wiać w Polsce południowej, tam do 70 km na godzinę. Strzałkami zaznaczyliśmy kierunek przemieszczania się burz, jeżeli te wystąpią. Ostrzeżenia wydało również IMGW, 3 stopnie w ich skali, stopień trzeci dla północy województwa zachodniopomorskiego oraz północy województwa pomorskiego, wiatr w porywach do bądź nawet przekraczający 115 km na godzinę, średnia prędkość wiatru większa bądź równa 85 km na godzinę. Polska północna to stopień drugi, tam wiatr w porywach do 85, od 85 km na godzinę do 115 km na godzinę, bądź średnia prędkość wiatru od 70 km na godzinę do 85 km na godzinę. Najspokojniej w cudzysłowie Polska południowa, tam stopień pierwszy, czyli wiatr w porywach 70 do 85 km na godzinę, bądź średnia prędkość wiatru 55 do 70 km na godzinę. Jeżeli mamy już temat wiatru, to teraz zajmiemy się tematem burz, które mogą wystąpić. W tym momencie przez Polskę Zachodnią przemieszcza się strefa opadów deszczu. Lokalnie ten deszcz będzie dosyć intensywny. Ona jest związana z ciepłym frontem, który przemieszcza się tutaj w kierunku wschodnim, z odchyleniem delikatnym na południowy wschód Polski. W godzinach późno-popołudniowych i wieczornych strefa tych opadów deszczu lokalnie intensywnych przemieści się z Polski północno-zachodniej do Polski centralnej, północno-wschodniej, a następnie południowo-wschodniej. Za nią postępować będzie bardzo szybko front chłodny i właśnie w okolicach i bądź na tym froncie chłodnym będzie występowała dość silna lokalnie konwekcja, która przy odpowiednich warunkach, które mają nastąpić, może wygenerować burze. Burze, które będą miały dość dużą łatwość w tworzeniu linii szkwału, linii burz, która będzie przemieszczała się z Polski północno-zachodniej w kierunku Polski południowo-wschodniej bądź Polski wschodniej. Linia burz nie powinna być dość dobrze zorganizowana, ale trzeba pamiętać, że punktowo w momencie, kiedy będzie nad danym regionem przechodziła burza, bądź właśnie ta linia burz, prędkość wiatru wzrośnie zdecydowanie. Czyli w miejscu, gdzie prognozujemy 70 bądź 80 km na godzinę, podczas przejścia takiej komórki konwekcyjnej bądź zespołu komórek konwekcyjnych, wiatr może wzrosnąć do 110 bądź nawet 115 km na godzinę w porywie.
No ale są też tego jakieś pozytywy. Temperatura. W tym sektorze ciepłym powietrza, który będzie za frontem ciepłym, a przed frontem chłodnym, temperatura osiągnie nawet 12 stopni Celsjusza. I te temperatury przede wszystkim wystąpią w województwach południowo-zachodnich oraz później centralnych. Generalnie to ciepłe powietrze rozleje się bardzo szybko nad całą Polskę i w wielu miejscach temperatura osiągnie 8 stopni Celsjusza. I takie temperatury będą też w nocy, będzie to nienaturalne ciepło, jeśli chodzi o drugą połowę lutego, ale w momencie, kiedy nad Polskę nadciągnie i przejdzie front chłodny, temperatury szybko zaczną spadać, zostanie powietrze wyparte przez powietrze chłodniejsze i już nad ranem w sobotę na północy Polski temperatury będą osiągały 2 do 4 stopni Celsjusza, gdzie jeszcze na południu będziemy mieli 8 bądź 9 stopni Celsjusza. Dziękuję, mam nadzieję, że chociaż trochę pomogę Wam tymi wyliczeniami. Uważajcie dziś na siebie i widzimy się na naszej stronie oraz na YouTubie. Pozdrawiam.